Gajewski. Vorname. Jan. Deckname. Sieger. Gajewski. Vorname. Jan. Deckname Sieger. Nie. Los! I po co się zrywasz?
Za dużo mi dajesz. Zobacz, ile ci zostało. Wystarczy. Starzy ludzie nie muszą dużo jeść, to niezdrowo. Uważaj na siebie, Michał. Mamo, przecież nic mi się nie stanie. Położysz się, jak wyjdę. Położę się naturalnie, że się położę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile jeszcze? No, można wychodzić. No, tak, tak. Uważaj, panu, gdzie się raz. Jak położy głowę na ziemi, to już nigdy nie wstanie. Taniec! Przecież się dusi. Podłożyć pacy. Co dwa tygodnie. A żarcie takie same zostanie, jak wszystkie. Podkładać się, pacy. Taniec. Nie daliście owsa. Jak to nie? Wyżarły to do ziarka. Otworzyliśmy nowy worek. Ej, rób! Ej, rób! No powoli, powoli! Na dół, na dół, na dół! Opuść, opuść, postaw go! Ja! No, no, jeszcze! Ja! Szybciej, szybciej ładować. Dobra, dobra, zdążymy. Świąteczny przydział. Przydział, będziesz go widział. Instrukcje dla Rzeszowa i dla Lublina. Obie bardzo pilne. Dobra jest, pójdą jeszcze dzisiaj. Masz coś dla mnie? Jak zwykle. Transporty z całego tygodnia. Uważaj! Cztery z Austrii, Wiedeń, Graz. Żołnierze mieli na czapkach szarotki. Dwa z Pragi. Ciężkie czołgi, znak Tygrysa. Jeden z pontonami. Znakowany jak zwykle. Upchają dalej, cześć. Gotowe. Panie kierowniku, to dla pana. Co? Skąd to macie? Dziś świętego Mikołaja. Weźcie to dla dzieci. Panie kierowniku. Nie. Nie. O! Dzień dobry. Dzień dobry, czym mogę służyć?
Chciałem zadzwonić, można? Proszę bardzo. Może te będą panu lepiej odpowiadały, proszę. Teresa? O, przepraszam. No tak, paniusiu, ale pani opuści. Nie, nie mogę, na tych krawatach i tak nic nie zarabiam. Niech pan weźmie, są w dobrym gatunku. Halo? Tak, jest. Idenie w nausznikach, dziesiątka z futrzanym kołnierzem. Tak, kupuję krawat. Można od razu, co? No to ja się jeszcze namyślę. Halo? Co się wygłupiasz? Chciałem cię uśmiechnąć. Nie ma powodu. Do żartów. Co się stało? Był stary? Był, czekał od rana. Trzeba natychmiast wszystkich ostrzec. Czemu? Zyga aresztowany. Kiedy? Dziś w nocy. Że też na niego musiało trafić. Co, dlaczego? Żona i dziecko. Gdzie, znasz ją? Nie, wspominał, że na wsi. Napijesz się herbaty, mam prawdziwą. Ostrzegłaś już kogoś? Na razie poza tobą nikt się jeszcze nie zjawił. Przede wszystkim Roman. Ten, Rudy. Nie ma cukru, możesz dostać sacharyny. Stary prosił, żebyś przejął kontakty Zygi. Słuchaj, Litka, tę skrzynkę on też znał. Mhm. Stary mnie likwiduje. Prosił, żebyś wyszukał jakiś nowy lokal. A co z tobą? Cóż ja, przecież ja nie znam żadnych kontaktów, żadnych adresów, wszystko żadnych jedno, nazwisk. Nie możesz tu zostać. Ale człowieku, przecież ja tym sklepikiem utrzymuję całą rodzinę, co ty? Nie ma mowy. Przede wszystkim nie mamy prawa. Zakładaj w góry, że on będzie sypał. Muszę już iść. Nie rób głupstw. Nie mogę w to uwierzyć. Co? Że nie będzie sypał? Jeszcze wczoraj z nim gadałem. Ty. No ale chyba wytrzyma, nie? Co? No, że nie sypnie, co? Zyga? To jak to, a nie on. Masz stracha? W każdym razie nie wracaj do domu. Przesada. To jest rozkaz, nie noś przy sobie. Spluwę noszę, jak mam po co. Pseudonim. A co to zmieni? Nic, ale stary kazał. Nazywam się nie krótki, a długi. Poczekać? Nie. Leć natychmiast na dworzec do małego i powiedz, żeby zaraz pryskał. Niech zawiadomi innych. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest ktoś u państwa górskich? Zdaje się, że jest tylko babcia. Pana Romcia nie ma. Doktor dzisiaj u nich? Nie pamiętam. Nikogo nie było. Następny, proszę. Ach, to pan. Romeczka nie ma w domu. A ja mam do niego bardzo ważną sprawę. A co, stało się coś? Nie, nic takiego, po prostu... No to on przyjdzie na obiad, mogę mu powtórzyć. A czy pani nie wie, gdzie on jest? On mi nigdy nie mówi, dokąd idzie. On mi w ogóle nic nie mówi, ja tu nieraz godzinami czekam. Jakieś niebezpieczeństwo? Nie, na razie nie. Ja mu zostawię karteczkę. Tylko, proszę pani, to jest wyłącznie dla niego. Nikt nie powinien. Pan mi powie. Słucham? Chodzi po prostu o ostrożność. Romek się powinien stąd wyprowadzić. Pan mi powie, kogo złapali. Widzi pani, ja nie znam nazwiska. Tu chodzi o kogoś, kto tutaj bywał u Romka, znajomy. Rozumie pani. Na wszelki wypadek... No pani, ja naprawdę muszę stąd wyjść. Pan jeszcze chwilę poczeka. Ten. No tak, ten. Janek Gajewski.
Drużynowy Romka. Pani pozwoli, ja to wyniosę. Do widzenia. Biedaki. Dlaczego tak późno? Słucham? A, kasztan nam się znowu położył. Musieliśmy go od rana podnosić, panie dyrektorze. Tak? Ten kasztan jest felerowaty, ale ciągnąć się jeszcze ciągnie. Gorzej, że pan, proszę pana, nie pilnuje transportu. Godzinę temu dzwonił z dworca konwojent, że pan się gdzieś zapodział i że nie ma komu podpisać specyfikacji. No jak? Musiałem coś załatwić, panie dyrektorze. Co? Niech mi pan wierzy, że są w dzisiejszych czasach sprawy ważniejsze niż wszystkie inne. A ostatecznie u kogo pan pracuje? U mnie? Czy gdzie indziej? To jeszcze nie wszystko. Przeprowadziłem dziś kontrolę magazynu paszy. Brakuje 4 worków owca. Ja owiec wydaję na rachunek. Jeżeli pan dyrektor jest niezadowolony... To co? W każdej chwili mogę mieć innego? Kierownika stajni? No ale dobra. Daję pan jeszcze jedną szansę. Mam nadzieję, że pan wyciągnie wnioski. Niech pan każe tańcowi zaprząc Gniadego do pojedynki. Pojedzie do pana Gnotkiego. Jestem jakiś tapczan do przewiezienia. Sam? Jak to sam? A pan co będzie robił? Ja? Chciałem skoczyć na obiad. Na obiad. Kulik, pojedziecie sami na dworzec? Dobra! Ja! Ja tam dojadę! Zrobi się, panie kierowcy. Ja! Dzień dobry, jest pana Teresa? Dzień dobry. Jest u siebie w pokoju. Zepsuty, proszę pana. Kto to? Nic. To do panny Teresy. Teresa, ja się spieszę. Niech pan wejdzie, pewnie nie słyszy. Teresa. Przepraszam. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, przyniosłem te rybki. No wyjdź, pokażesz nam. Takie namalowałem różne. No. Gdzie byłeś? Słodkowodne. Chodź. Słodkowodne. A tutaj jest nawet taki karp. Prawie królewski. O, takie te czarne. A tutaj jest portret. O! Ładny, fajny. Fajny? Mhm. Nie? Co? To fajny. To ja już muszę iść. Do widzenia. Michał! Co się wygłupiasz? No co? Gdzie byłaś? A czemu nie dzwoniłeś? Dzwoniłem cały dzień. Telefon zepsuty.
przyjdziesz dziś wieczorem? Nie wiem. Mogę? No nie wygłupiaj się. Cześć, Michał. Cześć. Jak idzie? Jak krew z nosa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czemu tak późno? Już myślałam, że Bóg wie, co się stało. No, chciałem wrócić na obiad. Naprawdę chciałem, ale nie mogłem. Dlaczego się gniewasz? Nie masz pojęcia, jak mnie denerwuje, kiedy się tak niepokoisz. Bez żadnego powodu. Ogrzeję ci kluski na obiad. Mama, ale ja się spieszę. Chciałbym czystą koszulę. Chcę skoczyć do Teresy. Od Moniki z obozu. Liebe Mutti. Ich bin gesund und viele mich gut. Ale pomazali. Mm-hmm. Ich begrüße dich herzlich, deine Monika. Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Masz świeżą koszulę, jest wyprasowana. Wiesz co, zmęczony jestem, chyba nigdzie nie pójdę. Mama, czego ty znowu szukasz? Nic, kochanie. A ja szukam i szukam tej karteczki. Jest. Przyniosła babcia Romka dla ciebie. Co? Muszę lecieć do Romka. Tylko się nie denerwuj. Zaraz wrócę. Melina jest w porządku. Tety. Nie bój się, bracie, ja mam szczęście. Siadaj. Ostrzegłeś chłopaków? Co? No jasne. Wszystko zrobiłem, jak chciałeś. Jak myślisz? Skąd to poszło? Chyba spod siódemki. Z tej knajpy. Zygadał się tak nabrać.
Chwalił się, że kapusie puszczają przed nim farbę. Teraz sam puści. Myślę, że nie puści. O Boże! Kolega. Co? Dobry wieczór pani. Dobry wieczór pan. Słuchaj, Rena, przynieś coś, ślapniemy sobie. Roman. Odwróć się. No. Jak mnie znalazłeś? Babcia, dawaj. Na starego pilne. Jeszcze jedno. Trzeba pozmieniać pseudonimy. Ja już mam. Od dzisiaj nazywam się, bracie, Irena. Co? Nic, nic, nic. Proszę. Jesteś? Kładź się spać. Oj, taka byłam zmęczona. Michał. Los machen, Lela! Kujesz? Tak, do egzaminu. Ale licho wie, jak to będzie. Zaczynają nam deptać po piętach. Maciek. No? Mam do ciebie prośbę. Trzeba by ustalić jakiś sygnał na wypadek, gdyby w domu było coś niedobrze, rozumiesz? A co? Na razie nic groźnego. Tylko na wszelki wypadek. U nas okna od podwórka. Nie chcę straszyć matki. Dobra. Jakby co, to postawię doniczkę na oknie. No, fajnie. Cześć. Macie puste butelki? No jasne. Podniesie na poli muszą być rozładowane. Zrobi się, panie kierowniku. Puch na raz nie będzie. Patrz mi, to będę na plecy. Dobrze, ale ostrożnie, żeby nie upuścił. A ile tam tego dostałem? Dawaj. Prędzej, prędzej, prędzej. Hej, co tu jeszcze robi? Wypłata, jutro mnie nie ma. No, forsę im zostawię. Jutro! O, to właśnie ten. Zygmunt Kowalczyk? Tak jest.
hinbleiben! Siehst du? Der Lahm Schweine macht es denn Kolega. Dzień dobry. Ano. Kurier przyjedzie w poniedziałek. Stary prosił, żebyś go przejął. O cholera. Co, nie możesz? Przepracuję, nie mogę się tak ciągle zwalniać. No to ja. Ja. Muszę coś wykombinować. No, nazywa się Dadus. Będzie spacerował o 10:00, koło teatru. Wiesz tam, koło latarni. Dwie szpilki w prawej klapie, a hasło mam tutaj. Jak wygląda? Nikt go nie widział. Spotykał się tylko z Zygą. Z Zygą? Zygą. A co, są jakieś wiadomości? Na razie, zdaje się, nie sypie. Co ty mówisz na razie? Mówię, że na razie nic nie wiemy, jasne? Ja go znam, jasne? Dobra, cześć. Będę o 10:00 z Dudkiem. Po co? Po co? Dla obstawy, stary każą. Jednak. Ej, głupi. Zapali pan, przyjacielu. Tak, tylko za chwilę, bo dopiero zgasiłem. W porządku. Czemu pan nie spacerował? A daj mi pan, panie, spokój ze spacerowaniem. Żylaków dostałem od tego spacerowania. Droga sakramencko ciężka. W górach śnieg leży jeszcze, po pas. Jak to, pan sam? A pan co myśla? Co mogę dla pana zrobić? Proszę pana, niech mi pan powie, gdzie mogę dostać pończochy elastyczne na żylaki. Dobrze. Ma pan gdzie spać? Nie potrzebuję, wracam dzisiaj. Dlaczego Zyga nie przyszedł? Patrz. No i co? Na razie cisza. Proszę przekazać, że kurier z pieniędzmi wpadł na Słowacji, trzeba znaleźć inną drogę. To wszystko? Prosili o dokładniejszą ewidencję transportów kolejowych na wschód. Numery jednostek. No właśnie. Nie mamy tam na razie człowieka. A co? Też wpadł? Gorzej. Zabili go. Mensch, Donnerfahrt bekommen. Lektor da. Von der Schweiz, die Lola. Ich hab's in Berlin gesehen. Unheimlich sexy. Ich hab letztens in Berlin angefangen. W Budapeszcie pan też był? Pewnie. 4 dni temu. Ja próbowałem w 40 roku. Cholera, nie udało się. Jak się ma chody? To żadna filozofia. Panie, jak tam jest? Zwyczajnie. Żarcie podrożało. Tłuszcze dają na kartki. A ludzie? Co ludzie? No, jacy? Ludzie jak ludzie. A
Oddaj. Oddaj. Widzisz, z tego wszystkiego podarłeś. Najwyżej się podzielimy. Ten to nawet mogłabym ci dać. Fajnie na nim wyglądam. Chcesz? Co jest? Byli u mnie dziś w nocy. U ciebie? W starym mieszkaniu. I co? Na szczęście udało się. Chwała Bogu, babka nie wie, gdzie się ukrywam, ani nic, także nie musiała udawać. A więc rewizja, wiesz, poprzewracali wszystko do góry nogami, ale nic nie znaleźli. Babci na szczęście też nie zabrali. Dałeś znać staremu? Jasne. Słuchaj, jest taka sprawa. Tam z nimi był jakiś Polak. W każdym razie ktoś to mówił po polsku. Babcia słyszała, bo on nie wszedł do mieszkania, rozumiesz? Tylko został na korytarzu. I powiedział, ostatnie drzwi za poczekalnią. Pilotował ich, kapujesz? No i babcia mówi, że skąd zna ten głos? No, mogło jej się wydawać, Krzysztof, po nocy. Panie kierowniku, jeszcze ja. Pan otworzy. Zawsze go zamykam. Dobra, dobra, już, już. Głuchy. Zyga znał ten adres. Zyga. A kto? Kto? Nie oszukujmy się. Przycisnęli go i sypnął. Nie mamy dowodów. Dowody, jak Boga kocham. No komu są potrzebne te twoje dowody? Komu? Jemu? On już i tak, bracie, prędzej czy później go wykończą. A my? Spokój. Na razie nie szwendaj się po ulicy, tylko siedź w melinie. Dobra, bracie, ja mam szczęście. O, nie mów tak. Dziadek.
stary czeka. Jest pan pewien, że tu Zyga? Nie mam żadnych wątpliwości, panie majorze. Tak, to by się zgadzało. Wszystko się w zasadzie trzyma kupy. Mały. Rewizja w domu Ireny, Litka. Co Litka? Dziś rano zabrali ją ze sklepu. Ale rzecz charakterystyczna. Małego zabili jakieś 2 miesiące temu. Bezpośredni wynik śledztwa. Dwie ostatnie historie natomiast nastąpiły w ciągu paru dni. Nowa metoda, która działa skuteczniej. Ale mam wrażenie, że Zyga nie zaniechał obrony. Co pan o tym sądzi? Że wodzi ich oplotkami. Dlatego małego sypnął na dworcu, a nie w lokalu kontaktowym. Liczył na to i słusznie, że kolejarze ostrzegą nas. Podobnie z tymi nowymi sprawami. Sądził zapewne, że zlikwidowaliśmy stary adres. A co ta Litka? Przecież mówiłem, żeby rzuciła sklep. Ostatni fantbuch. Spis poszukiwanych przez gestapo. Najdroższe pismo świata. O, ewidencja Ireny. Roman Górski, pseudo Rudy. Bahnhofstrasse 5, Handelsagent. Ten numer wyszedł w przeddzień nalotu na mieszkanie jego babki. A co z nim? A, ma już Melinę na wsi. Litki natomiast nie ma tutaj. Nic o niej nie wiedzieli. Prawdopodobnie po kompromitacji z Rudym, to jest z Ireną, przycisnęli Zygę i musiał im coś rzucić. Ale na jak długo im to wystarczy? A jeżeli my się mylimy? Jeżeli to nie Zyga? Taka możliwość oczywiście istnieje. Ale ryzykować nam nie wolno. Kalkulacja jest prosta. Jeden człowiek albo wielu ludzi. A Długi go znał dobrze. Ręczył za niego. W tych sprawach nikt za nikogo nie może ręczyć. To pan już podjął decyzję. Widzi pan, ja nie wierzę, żeby on ich przechytrzył. W śledztwie można się oprzeć. Można sobie powiedzieć, że to już i tak koniec i nie dać się. Ale teraz? Teraz on chodzi jak pies na smyczy. Musi kupować każdy dzień swojego życia. Jak raz zaczął płacić, to już wycisnął z niego wszystko. Wniosek jest prosty. Musimy go zlikwidować. W przeciwnym razie wszyscy znajdziemy się w którymś z następnych numerów. A kto to zrobi? Nikt za nas tego nie zrobi. Proszę zorganizować inwigilację. No i załatwić to możliwie szybko. O, widzisz? To ten w skórze. Zyga spotykał się z nim w tej knajpie na rogu, pod siódemką. Dobra. Idź za nim, tylko uważaj, żeby ci nie zginął. Ja pójdę z tyłu. Poczekaj tu. Dobra.
głowę. Cholera. Chyba tu mieszka. To są wszystko niemieckie domy. Słuchaj, weźmiesz sobie szerszenia do pomocy. Kapujcie przez kilka dni. Da. Które mieszkanie? Jaki rozkład dnia? Gdzie chodzi? To się wie, już my wszystko wykapujemy. Co ci jest? Nic mi nie jest. Próbuję się trochę uczyć. Nieprawda. Ja cię znam. Widzę, od tygodnia chodzisz jak struty. Nie chcę twoich tajemnic, ale... Może czasem matka potrafi też czymś pomóc. Mama, zmęczony jestem. Nie możesz mi powiedzieć. Wiem. I to jest właśnie najgorsze. Zabrano nam nawet możność porozumienia. Nikt w niczym nikomu nie może pomóc. O Boże, kiedy pomyślę o Monice, o tobie, na co was wychowałam. To jest wasza młodość, wasz najpiękniejszy czas. Po co to mówić? Po co się rozczulać? Nie gniewaj się, Michał, ale człowiek nie jest drewna. Nie może ciągle wszystkiego dusić w sobie. Boże, kiedy pomyślę, że inni w waszym wieku uczą się, bawią, żyją normalnie. A nic na to nie poradzimy! Idź. Uważaj, żeby ktoś nie nadszedł. Najlepiej by było, jakby ktoś na ochotnika.
Stary upoważnił mnie do wydania rozkazu, a... Długi jest pec od wyroków. Ma 4 skopów na rozkładzie. A tego gestapowca to załatwił w jego własnym mieszkaniu. Dla niego to jak spleonać. Długi się z nim przyjaźnił. Rozkaz jest rozkaz. No co? Co? Rozkaz trzeba najpierw wydać, nie? Cóż żeście uradzili? No pytam się was. Co się pytasz? Zrobisz to? A dlaczego ja? No, masz największe doświadczenie. Nikt cię nie będzie zmuszał. A cóż to ja, cholera, jestem maszynka do mordowania? Zawsze tylko ja. Może któryś z was spróbuje? Ja nie nawalam. Kolega. Sypie. Ty byś nie sypał, tak? Zaraz, zaraz, ale ktoś to musi zrobić, nie? Ja wysiadam. No. To losujemy. Można by i stąd, co? Daj spokój, wszędzie okno. Zdążyłoby się. A jak się dzwoni do drzwi, to kto otwiera? Stara właścicielka mieszkania. Nie widziałem, żeby on otwierał. Chodź, zobaczymy z góry. Ten w skórze na pewno chodzi z bronią. W razie czego pomożemy ci. Obstawimy z Dudkiem oba wyjścia. Za furtką są ogródki działkowe. A tam dalej zupełnie pusto. Nikt tam nigdy nie chodzi. Fajne miejsce. Potem rzeka. Chcesz zobaczyć? Jutro sobie obejrzę. Za późno już dzisiaj. Warto by teraz zaczekać. Będą niedługo wracać. Co? Wiesz co, idź już. Ja tu jeszcze zostanę. No to jutro. Tak.
Jurek, pod to twoje wysadzanie kapusty. Już ja ich wysadzę. Mogą mnie długo szukać. Popatrz. Frey Wilving, znaczy mam podpisać, wiesz, dobrowolnie. A tutaj, jeżeli się nie zgłoszę osobiście, to odpowiadają rodzice. Słuchajcie, to jest piękne. Czy zna wychowanie nie rogacizny, czy umie wysadzać kapustę, czy umie motykować ćwikłę? Dowcipy. O, wysadzę. Ma pan jaką melinę? Melinę? No, tak. No, Jurek, żeby cię nie cofnęli. Świetne. To ja pójdę już, bo spieszę się bardzo. O. Do widzenia panu. Czołem. Trzymaj się. Dziękuję za rysunki. Gusto. Dobry. Kiedy ja to zrobię? Mam jeszcze 3 torby. O, krasnoludki pomogły. Biedny chłopak. Mam nadzieję, że mu się uda. Wiesz co? Mógłbym dzisiaj u ciebie zostać. Już bardzo późno. Tylko ja... Powiedziałem w domu, że idę na imieniny, to mógłbym do rana, co? Nie gniewaj się, Michał. Może kiedy indziej. Dobra. Tylko uważaj na siebie. Jutro? Nie wiem. Michał, zrozum mnie, przecież wiesz. Tereska, to nie o to chodzi. Tylko, że może się zdarzyć, że przez kilka dni nie będę mógł tutaj przychodzić. Co się śmieje? A ja myślałam, że mnie nie kochasz. A kochasz? Bardzo cierpliwy. Dałem panu szansę. Pamięta pani panno tylko, że dałem mu szansę. Jeszcze jak? No widzi pan. A pan to zlekceważył. A zresztą, mówiąc prawdę, nikt tu po panu płakać nie będzie, proszę pana. Widzę, że się pan tym nie bardzo przejął, co? No cóż, zawiodłem się na panu.
A mógł pan sobie, proszę pana, wyrobić w firmie całkiem inną pozycję? No trudno. Przynajmniej rozstajemy się bez żalu. Nie ma pan nam nic do powiedzenia? Nie. Tam. Czy jest panna Tereska? Nie ma. Kiedy będzie? A kto pan jest? Ja tutaj często przychodzę. Nazywam się Michał. Niech pan stąd odejdzie. Co? Niech pani otwiera. Co się stało? Co się stało? To pan nic nie wie? Co? Zabrali ją dziś rano. To wszystko przez tę Żydówkę. Przez jaką Żydówkę? Myśmy nic nie wiedziały, proszę pana. Ukrywała Żydówkę w swoim pokoju, koleżankę ze szkoły. A tutaj, proszę pana, za murem ogrodu są koszary policji. Musieli coś wypatrzyć. Myśmy naprawdę nic nie wiedziały, proszę pana. Więc dzisiaj rano, proszę pana, przyszli policja i żandarmi i pytali, kto nocą chodzi po ogrodzie. Wypatrzyli albo ktoś doniósł. Ale co ciekawe, proszę pana, że jak weszli do pokoju Teresy, to ona i ta druga siedziały już zupełnie gotowe do wyjścia. Ubrane, jak gdyby na coś czekały. Taka potworna lekkomyślność, no. Cały dom mógł za to odpowiadać. My wszyscy, tak jest, proszę pana. Czy mogę wejść do niej do pokoju? Ależ oczywiście. Zaprowadzę pana. Ja o wszystkim wiedziałam, proszę pana. Już zamykałem. Nie za późno? Eto. Cześć, Michał. Masz pojęcie? No mało co, zostałbym u ciotki. Ledwo zdążyłem przed godziną policyjną. Dobry wieczór. No co, no? Natychmiast do pokoju. Nie krzycz, dobrze, że wrócił. A i Michał. Co się stało? Tereskę zabrali. Wiesz? Boże. Ukrywała Żydówkę.
Słuchaj, ale nie, przecież pewnie denerwuj się, będzie sami w domu. Jak ty się wyrażasz? Dobra, dobra, już słyszałem. To bracie zawsze jest tak samo. A co u ciebie? Nic nowego. Co tam było? Nic, zamknąłem drzwi. Proszę o przeniesienie do lasu. Zobaczymy. Na razie niech pan czeka. I proszę nie pisać do nikogo. Nawet do matki. Matka wyjechała do Warszawy. Wyjeżdża. Na razie jest u znajomych. To dobrze. A co z Zygą? Niech pan się tym w ogóle nie zajmuje. Jakoś to załatwimy. Ale nam nie wypadło. Daj panu rozkaz. Pan jest spalony. Za blisko trafiło. I tak po prostu kazali panu zostać? O nic nie pytali, co? Nie. Widocznie przyszli specjalnie po niego, nie po mnie. A gdzie on należał, ten pański przyjaciel Maciek? Nie wiem, chodził na jakieś tajne kursy Politechniki. Co wiedział o panu? Nic nie wiedział, wiedział, że coś robię. Uspokój się.
wiać na melinę. Pistolet długiego? Zostaw. Żadnych głupstw. Słuchaj, Michał. Załatwmy to jak ludzie. Jestem sam, nie mam broni, nie będę uciekał. Opowiem ci wszystko. A ty zrobisz tak, jak będziesz uważał. Idziemy. Dopóki nie zaczną cię bić, nic o sobie nie wiesz. To nawet nie chodzi o ból. To coś gorszego. To bezsilność. Kiedy leżysz na ziemi, a oni cię kopią w głowę, w brzuch, w twarz. No... Jesteś... szmata. Ja na szczęście szybko mdlałem. Rzucili mnie. Kiedy czułem, że nie wytrzymam, no to wiesz. Małym tak było. Wybrałem jego, bo mało wiedział. A poza tym myślałem, że na dworcu towarowym łatwiej się wyśliźnie. No, a teraz, kiedy wypuścili mnie, no wiesz po co. To prowadzę ich tam, gdzie już was nie ma. No skąd ja mogłem wiedzieć, czy Litka zostanie w tym cholernym sklepie? Dlaczego nie uciekasz? Ja nie mogę. Nie. Wiedzą, gdzie jest żona i córka. Mam do ciebie prośbę. Michał. Odejdź. No. Zróbcie tak, żeby ona nie wiedziała, jak to było. Powiedzcie jej, że... No, że zginąłem na gestapo.